Jestem w tej chwili na drodze prowadzącej do wsi Komory za Korytnicą. A to jej otoczenie. Przepiękne. Wręcz. Pomału zbliża się jakaś burza. Z deszczem. Zobaczymy, jak wyglądają Komory po kilku latach. Na razie... Taka oto jest sama wieś. Komory. Pierwsze odgłosy życia, które jak widać tętni za płotem. Filmowałem tę wieś ze względu na właśnie takie domy jak ten, które uważam są przepiękne. A ten, a tu jak zarosło? To już było pusty płot, ty. Pamiętam, jego widać było wyraźnie od drogi, ten dom. Kolejne cudo. Jakie piękne obejście, tam drewniane, wszystko jeszcze w balach. Tu raczej nie ma na czym oka zawiesić, ale za to tutaj jest. Piękny domek. Z fajnym ogrodzeniem. Ciekawe zabudowanie, no, w podwórzu jak ładnie. Szkoda, że nie można wejść do środka. No, oczywiście wszędobylskie bociany. Dobry. A tu co? Remiza? Poważnie? No to mamy przyjemność zobaczyć remizę strażacką we wsi Komory. Tu staw, w którym można łowić ryby. I piękne słoneczniki przed domem. Ale śliczne. No, uśmiechają się. Uśmiechają się. No ja cię też widziałem, z lasu wynosiły całymi wiadrami. No właśnie w tym roku wyjątkowe. A grzyby pani spotkała? Nie, niestety. Jestem na urlopie, właśnie myślałam, że... Aha. No właśnie. To i wioska Komory. Samotnica. O, to ten właśnie domek. Piękny jest. Czaj, zatrzymamy się tu chwilku. Chciałbym go trochę dokładnie sobie obejrzeć. No, takie cuda można jeszcze znaleźć na ziemi polskiej. Ale zajebisty, ja pierdzielę, ty.
I drzwi są mocne. Tutaj są tak. W jakim doskonałym stanie. To było wejście. Żarówka wisi. Stan budynku doskonały. Już nie ma co pchać dalej. No, tutaj tak. Ciche, ustronne miejsce na brzegu wsi Komory. Szkoda, że nie mam pieniędzy. Bo... No, też oddali rzeczywiście. Na tle słoneczników, ale sielski krajobraz, ja nie mogę. Coś niesamowitego, ale to jest po prostu... Brak mi słów. Miał kasę, tym to kupił. O, wolałbym to niż tą moją. Nie? Nie. Ale ktoś urzęduje, zobacz, bo... Ja tak chyba. Dobra. Pięknie było. Wokół... Tak za 30 tysięcy to by kupił. Też tak myślę. Ale rój słoneczników. I ładna krowa, choć ją wydoimy. Zrobię jeszcze jedno ujęcie tego domku. We wsi Komory. A tu wiejskie klimaty wokół. Od razu masz transport mleka do domu, świeże. Krowa przychodzi z prośbą. Żeby ją wydoić. Co?